Witajcie moi drodzy, dzisiaj odcinek specjalny. Dlaczego specjalny? Ponieważ jestem w Krakowie. Zobaczcie, tam za mną Wawel. Mówiliśmy już o tym troszkę w naszym poprzednim nagraniu, gdzie pokazaliśmy najlepsze widoki na sprzedaż. Okazuje się, że w całej Polsce. Wawel, Kraków, stolica Polaków, dawna stolica Polski. Jedyne też miejsce w całym naszym kraju, gdzie zaobserwowana smoka. No, mają tutaj kilka atrakcji. Za chwilę pokażę Wam jeden z najlepszych, największych i chyba najdroższych apartamentów na sprzedaż, jaki mamy w całym naszym kraju. Więc chodźcie za mną, idziemy tam. Moi drodzy, dzisiaj odcinek specjalny, już zapowiadany w poprzednim nagraniu, w którym pokazaliśmy Wam apartamenty z najlepszymi widokami na sprzedaż. Kto jeszcze nie oglądał, niech po obejrzeniu tego odcinka szybko przeskakuje do odcinka z widokami. Link zamieściliśmy na końcu tego wideo. A dlaczego odcinek specjalny? Właśnie dzisiaj. Bo dzisiaj jesteśmy w Krakowie. Dawna stolica Polski, miasto królów i jedyne miejsce w Polsce, w którym zaobserwowano smoki. Mają tutaj też nieruchomości. I to jakie nieruchomości? Kamienice, na które mógłbym patrzeć. Za chwilę pokażę Wam apartament, który mam przyjemność, a nawet przywilej sprzedawać. Apartament, który możemy określić jako 3 razy największy, najdroższy, najpiękniejszy, jedyny w swoim rodzaju. Niepowtarzalny, sensu stricte tego słowa, bo drugiego takiego w Polsce, jak i na całym świecie, nigdy nie będzie. Jest tylko ten, prawdziwa perła budownictwa i miejsce, gdzie przeszłość łączy się płynnie z teraźniejszością. Przede mną tajemnicze drzwi i zobaczymy, co się kryje za tymi drzwiami. Chodźcie ze mną. Wow, niesamowite. Słuchajcie, to jest właśnie to miejsce, które sprawia, że ten apartament jest tak wyjątkowy. Popatrzcie, co się tutaj znajduje. Mamy tutaj okna, które mają 4 metry, no może przesadziłem, 3 metry wysokości. 5 metrów ma cała wysokość apartamentu. A z jednego z tych okien jest niesamowity widok, bo mamy widok prosto na Wawel. Kolejne drzwi. O, słuchajcie, jesteśmy teraz na antresoli. Na suficie są pokazane wszystkie znaki zodiaku. Szukamy swoich. Ja mam strzelec, czyli tutaj. O, tutaj jeszcze bardziej można docenić wysokość tego apartamentu, jego przestrzeń. O, i te duże okna ozdobione przepięknymi witrażami. Każdy zabytkowy element został wiernie i starannie odrestaurowany, tworząc prawie 700-metrowy królewski apartament. Jedną z najbardziej niespotykanych przestrzeni do życia w tej części Europy. Na kopule widoczna jest również antyfona psalmu Salve Regina, wykorzystywanego w chorale gregoriańskim. Z okien apartamentu rozciąga się widok na wawelskie wzgórze z Zamkiem Królewskim. Umiejscowienie budynku w takim sąsiedztwie czyni go najbardziej prestiżową inwestycją w Europie Środkowo-Wschodniej. Na tym samym brzegu rzeki rozciąga się Kazimierz, historyczna dzielnica żydowska. Dziś oprócz bezcennych zabytków Kazimierz oferuje tętniące życiem artystycznym i nocnym kafejki, rozsiane wśród wąskich, urokliwych uliczek. Zobaczymy, jaką mają bibliotekę. Jest coś z branży, ludzie bezdomni. Kto chciałby oglądać filmy w takim otoczeniu, w takich XIX-wiecznych murach? Chodźcie, zobaczymy, co jeszcze ukrywa przed nami ten budynek. Oprócz uroków Starego Miasta, na wyciągnięcie ręki mieszkańcy Angel Wawel będą mieli do dyspozycji nowoczesną przestrzeń wspólną, residence lounge z siłownią i basenem, salą kinową, piwniczką na wina, strefą dla dzieci, salą gier, biblioteką i barem oraz reprezentacyjną część handlową. Szeroki wachlarz udogodnień oraz lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie Rynku Głównego i Kazimierza pozwala na bycie w centrum wydarzeń i korzystanie w pełni z oferty jednego z najpiękniejszych miast Europy. A dzisiejszy odcinek kończymy w otoczeniu XIX-wiecznych fundamentów, bo znajdujemy się teraz pod tym budynkiem, w którym znajduje się apartament, który Wam przed chwilą pokazałem. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się!